przepraszam, możemy zająć chwilę? Nie, proszę cię. Tutaj jest kamera. Weź. Nie, myślałam, że to... No Grzesiek, weź, przestań, co ty mi z głowy. Spokojnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy dla Was we Wrocławiu. Właśnie tutaj odbędzie się czwarty, największy w historii event Take Profit Crypto Crew. Zapraszam. Uwaga, 3, 2, 1! Yeah. Yeah, yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. Get dealt a bad hand, I'm there, season the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die, we'll never be alike. Couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When this war, I'll be leading the charge. And I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars and Venus. Stand in front of every one of them rocks. They slinging and be a shield. Przepraszam Państwa, mam takie jedno pytanie. Czy tu dzisiaj jest jakiś event? Ja nie wiem, ja nie znam się. O, ale ja pana kojarzę. Ja pana kojarzę. Dwa słowa, proszę pana. Skąd pan do nas dzisiaj przyjechał? Z Glasgowic. Z Glasgowic. To gdzieś pod Sosnowcem, tak? Nie, tylko w Szkocji. A, to w Szkocji. Dobra, byłem blisko. Jesteście już zarejestrowani, czy jeszcze nie? Właśnie zaczynamy. Będziemy musieli się zawinąć, walizki rozostawić i się pewnie rejestrujemy. To zapraszamy do rejestracji. Tam na górze już wszystko na was czeka. Jedno ważne pytanko. Skąd do nas przyjechaliście? Warszawa. Łódź. Warszawa. Pomorze. Proszę bardzo. Widzę, że na razie zaczynamy bardzo kulturalnie, ale spokojnie. Co planujecie na wieczór? Słyszałem, że dzisiaj wieczorem ma być coś naprawdę mocnego. A to się okaże później. Zobaczycie wszystko dalej. Także bądźcie z nami. Bądźcie z nami do wieczora. Będzie się działo. Skąd do nas dzisiaj przyjechałeś? A my nie mieliśmy daleko, mieliśmy godzinkę drogi, mieszkamy pod Wrocławiem. Widzicie, godzinka drogi, nieważne czy to godzinka, czy dzień, czy tydzień drogi, są dzisiaj z nami. Za moimi plecami odbywa się rejestracja na event. Ludzie przychodzą, dostają od nas opaskę, dostają również koszulkę z logiem Take Profit. Co tutaj można u pań dostać? Chyba nie mogę powiedzieć brzydkiego słowa, więc muszę improwizować teraz. Powiedz mi, o czym marzysz, a może ci to dostarczę. Dobrze, to ja bym chciał tak, zacznijmy od 10 bitcoinów, następnie kilka Ethereum. Da się załatwić? Oczywiście da się załatwić, dołącz do naszej grupy Take Profit Crew. Myślę, że z czasem może twoje dzieci będą tyle miały. Na pewno będą tyle miały. Słuchajcie, ja już jestem w grupie Take Profit, nie zastanawiałem się ani chwili. Na jaki event przyjechaliście? Nice. Każdy gość otrzymuje prezent, specjalny prezent. Uchylę wam rąbkę tajemnicy. Zajrzyjcie proszę tutaj. Koszulka z logiem Take Profit. Pamiątka na całe lata. O, jest coś jeszcze, czekajcie. O nie, robi wrażenie. Zapraszamy, proszę bardzo. Zajmujcie miejsca, czwarte wydarzenie. Take Profit Crypto Crew we Wrocławiu. Powiększyła się dwukrotnie. Jedne, co się nie zmieniło, to dalej to robimy na wariackich papierach. I minutę przed rozpoczęciem Michał mnie spytał, wiesz co robić? Ja powiedziałem, nie mam pojęcia. Wiecie, co mi odpowiedział? Ja też. Jeśli ktoś nie jest w stanie oszczędzać czego, co to ma, albo inwestować nawet $1, bo ma $100, to nigdy nie będzie inwestował, ponieważ 1% ze $100 to też samo 1% z 10 tysięcy dolarów też jest 1%. To jedziemy. Po polach
tak, ma jako jedyna nacja, tak nawet w swoim słowniku kombinuje. No więc kombinujemy tak, żeby dojebać tak tym Amerykanom, co właśnie robimy. Nigdy to by się nie wydarzyło, gdybyś nie dała mi życia, gdybym nie uwierzył w siebie. Tak więc dziękuję Ci serdecznie za to wszystko, co dla mnie zrobiłaś i najlepsze dopiero przed nami. Mamy szybką przerwę, jak widzicie, jeszcze kilka ustaleń. Chodźcie ze mną, zadamy dosłownie dwa szybkie pytanka. Panowie, bardzo dziękujemy. Świetny start, był świetny opening. Dopiero zaczynamy! Przed nami kolejny prelegent. No nie, naprawdę? Zaraz się usłyszymy, tak? Usłyszymy Cię na scenie? Usłyszymy i będzie się działo. Świadomość, że ten cel będzie gdzieś tam osiągnięty, tak? I w tych latach 16-18 już zacząłem coś tam robić, miałem własną markę odzieżową, miałem swoje koszulki. Tak, musimy 10 minut? Czekam aż wyjdzie. Wow, wyszło podwójnie, dobrze. Zaraz zaczynamy i jeszcze chwileczkę. O, to tym bardziej, nagrywaj. Już jest po godzinie 14, dlatego właśnie teraz jest ten czas na rozlokowanie się w pokojach, zostawienie swoich walizek i zaraz wracamy na salę. Stoicie jeszcze chwilę w kolejce, pozwolę Wam zająć kilka minut. Kasiu, powiedz mi jedno, jak pierwsze wrażenia, bo już był pierwszy panel, już mieliśmy dwóch prelegentów, jak wrażenia? No dla mnie są niesamowite, ja po prostu jak słyszę tych ludzi, to mnie to motywuje, mnie to napędza do działania. Chcę robić więcej, chcę robić bardziej i bardzo się cieszę, że właśnie ci ludzie tutaj są, bo wiem, że nowe osoby, które są, na pewno im w głowie coś pyknie, coś się przełamie i będą chciały po prostu iść dalej, tak? Także to jest bardzo ważne i no co, no super, super czas, super ludzie, także no nic, tylko się bawimy. Jestem na pierwszym evencie, jestem od grudnia w Take Profit, więc wolnymi krokami, ale do przodu. Ale super jest. Pierwszy raz i więc myślę, że nie ostatni. Się szykuję na Dubaj. Pięknie. Właśnie, już zaczynamy rozmawiać o Dubaju. Jeszcze o Dubaju na pewno opowiemy. O, przyjechałeś dopiero. Dawaj, powiedz, że przyjechałeś, nie miałeś gdzie zaparkować. No. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na żywo. Nie wiem, jak to ludzie robią. Nie ma miejsc już na parkingu. Podjeżdżają, parkują w środku. Witam pana. Widzę, że pan przyjechał tutaj do nas wręcz do środka z całymi wszystkimi tymi bagażami. To wszystko moje. Nie mogłem się spakować na 3 dni, także ciężki był wybór. Przyjechał pan tylko na 3 dni, ale rozumiem, że zabrał pan tu wszystkie swoje bitcoiny w tych walizkach, tak? Ethereum też. Ethereum też. To ja panu chętnie pomogę z tymi bagażami. Wolę nie. Halo, tak jak widzicie, potrafimy wyskoczyć z każdego miejsca, z miejsca, którego się nawet nie spodziewacie, że tam możemy być. Zaraz te stoliczki się zapełnią, kończymy przerwę i siadamy do nauki. Dzisiaj z Michałem gadaliśmy, Michał, może ty edukatorem, no i coś tam, ty fajnie dziwicie, on mówi, wiesz co, może byśmy to wpisali w kalendarz? Tak, mamy w kalendarzu wpisane 19 czerwiec. 17, okej. Okay. No. Michał Organiściak, oficjalnie. Miałem przygotowane przemowę, ale... Pogadamy troszkę o social media, nawet nie troszkę, czyli będzie taki inny moduł zupełnie niż te wszystkie w sumie na tym evencie, ale moduł bardzo ciekawy. Jak jeżeli nie zostało to zapisane, jutro zapomnisz. Czy ktoś pamięta, jaką transakcję podjął się tydzień temu we wtorek o 17? Tam nie jest jakoś analiza tych, że nic, absolutnie. Otwierałem pozycję na ślepo. Okay. Tyle, że zachowałem odpowiedni zysk do straty, czyli jakby strata była 1%, zysk oczekiwany 4%. Personal average risk to reward, all those type of numbers
so that you can... Do we have access to your mentoring, Discord, etc. I mean your group, so would you tell us a bit more? I tak oto kończymy pierwszy dzień eventu Take Profit Crypto Crew. Słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec. Mimo, że sala robi się pusta, mimo, że wszyscy wychodzą, idziemy właśnie na after, bo tam dzieje się prawdziwy social, tam dzieją się te wszystkie kontakty i koneksje. Startują dwa autobusy, już są prawie pełne, także yo! Dobra, słuchajcie, jak tam w ogóle po afterparty? Żyjecie, nie żyjecie? Chyba nie ma najgorzej, co? Spodziewałem się, że tutaj wszyscy będą spali, więc good job, good job, good job. Pierwszy dzień za nami. Dzwonisz się? Tak. Zaraz zobaczymy. Czekaj, przyjdę sobie może z tym znikom. Ty, Mordko, słuchaj, gdzie jesteś? A, dobra, bo mamy tutaj dla ciebie tę nagrodę, wiesz, dla bycia najlepszym edukatorem od Pravdify! To jest prelegent ten pierwszy? Grzegorz Suli. Okej. Okay. Co po nim w ogóle oczekujesz? Po Grzesiu? Po mnie, ja wiem, że po mnie nic, ale co po Grzesiu? Grzesiu, myślę, że jak zwykle zrobi show. I mówi, słuchaj, wpłacisz 200, będziesz miał 400, wpłacisz 1000, ja ci zrobię 2500 z tego w tydzień. Tak ciężko pracowałem, że jak tylko dostałem szansę, mówię, nie zmarnuję tej szansy, od razu ją chwytam. Ale to nie była dobra szansa, dlatego wy też musicie uważać. Sobie zrobimy typowo techniczne rzeczy, a wieczorki. Jest wiele laptopów, wiele komputerów na blatach, ponieważ właśnie teraz mamy warsztaty, czyli możliwość, gdzie siadamy i na bieżąco przerabiamy rynek z Kamilem Lewandowskim. Otwieramy w tym miejscu pozycję. To jest jedna z opcji, jak najbardziej możliwa. Jak wrócił do domu, mówię, dobra, to pokaż mi, jak to się robi. Tak sobie myślę, to nie może być takie trudne, jak ona na tym spotkaniu ogarnia, no to... Wdrażaj, tak samo tutaj. Słuchaj i wdrażaj. To co Paula powiedziała. Jak... Myślałem, że mam przerwiony mindset, a to jest w ogóle inny mindset do tradowania, inny mindset do budowania biznesu. Actually the biggest promo that I've ever put together for the team. This is the most that we've ever... Wiem, że tak jest, bo dostaję taki feedback. Dzięki Frank, że wierzyłeś, dzięki Frank, że nie odpuściłeś, dzięki Frank, że to i tamto. My wierzymy w ludzi i po prostu robimy to z ludźmi. Network nam się spodobał, to nie jest nasza jakby para kaloszy, bo zawsze uciekaliśmy od tego. Dobra, rzucam, wow. Wyobraźcie sobie, że tutaj założyciele grupy Take Profit zorganizowali losowanie dla wszystkich osób, które były na wcześniejszym evencie, które są na tym evencie i jedna szczęśliwa osoba została wylosowana i otrzymała taką wycieczkę all inclusive plus może zabrać osobę towarzyszącą. Jest z nami właśnie Klaudia. Powiedz nam Klaudia, co czułaś, bo był tłum ludzi, wszyscy czekali, czekałaś na jeden ważny telefon, tak? Tak, tak, czekałam na telefon. W sumie to stałam w tym tłumie i sobie myślę tak, nie no, musi mnie wylosować.
musi mnie wylosować. No i stoję, pociągnęła za jedną karteczkę, no i wylosowała dziewczynę, której nie było we Wrocławiu, więc zadzwoniła do niej, okazało się, że, nie ma, że jej nie ma, więc podziękowała jej i powiedziała, że po prostu no, gdyby była, to by wygrała tę wycieczkę. No i ciągnie drugi los. Franek mówi, o kurczę, to jest siła przyciągania. No i wybiera numer telefonu. Ja patrzę, dzwoni Paula. Więc no to było naprawdę, emocje były niesamowite. Dokładnie, słyszeliście sami. Była pierwsza próba, osoby nie było tutaj z nami na evencie. Kolejna próba i była to Klaudia. Słuchaj Klaudia, jeszcze mam jedno pytanie, bo dobrze zrozumiałem, że możesz kogoś zabrać, tak? Tak, tak. Kogo zabierzesz? No oczywiście mojego męża. Zapraszamy męża, chodź Hubert do nas, chodź do nas, jest mąż z nami. Chodź Hubert, tutaj stańcie koło siebie, proszę. Hubert, powiedz mi, czy ty też byłeś zaskoczony, czy wiedziałeś, że ten telefon zadzwoni? No, nie spodziewałem się tego, no ale cieszę się bardzo, że... Jak widzicie, tutaj Klaudia spełnia nie tylko swoje marzenia, ale także marzenia swojego męża. My wam bardzo gratulujemy i pamiętajcie, gdyby nie wasza konsekwencja, gdyby nie Klaudia, twoja konsekwencja, twoje pozytywne myślenie, twoje afirmacje, wylosowaliby mnie, tak? No, naprawdę cieszymy się bardzo. Gratulujemy jeszcze raz, wszystkiego dobrego, dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie. Kończymy drugi dzień. Ale to, że kończymy drugi dzień na sali, nie znaczy, że całkowicie kończymy drugi dzień. Właśnie jesteśmy przed naszym hotelem. Zapraszam bliżej, zobaczycie pokaz osoby, której obecnie chcemy pomóc, którą spontanicznie spotkaliśmy na rynku we Wrocławiu i która pofatygowała się tutaj do nas. Chodźcie zobaczyć bliżej, zobaczymy, co się będzie działo. To benzynę. Ja dokładam do tego interesu. Give a fuck about this shit, it's my addiction. Rolling through the cemetery, chilling at your grave. Fucking touches pouring out on deadly calls like it's a wave. I don't really have to take your fucking time, like just to say that's the vision, bloody falls. Now I want it to pave the way. I could have dropped that shit, I don't even give a fuck about what you're saying now. Na co dzień występuję na wrocławskim rynku i dostać zaproszenie na jakiś event czy coś, to jest takie docenienie mojej pracy i wow, jestem zadowolony, dziękuję za zaproszenie. Pomimo wieczorowej pory udało mi się złapać Krystiana, który już jutro pojawi się na scenie w sektorze NFT. Witam was wszystkich. Jutro o godzinie 13 będę mieć przyjemność poprowadzić dla was prezentację związaną właśnie z kryptowalutami, a raczej to jest nisza w niszy, ponieważ będzie to sektor NFT. Będę mieć przyjemność to poprowadzić z moim kolegą Omenem. Bardzo pozdrawiam. Słuchajcie, na pewno nie będzie nudno. Jeżeli będzie wiele pytań, no nikogo nie zostawimy bez odpowiedzi. Dokładnie, tak działa właśnie nasza ekipa Take Profit, odpowiada na wszystkie pytania, a jak nie umie odpowiedzieć, to znajduje kogoś, kto umie odpowiedzieć. Pytamy się tutaj naszego obywatela, który jest w środku, jak woda? Ciepło. Ile osób się tu zmieści w środku? Tak z 200. Z 200, dobra, to wchodzimy, słuchaj, ja ci podtrzymam kamerę. Dzięki. Czy to Senepit? Halo? Nie, żaden Senepit, ale tak patrzę, słyszę jakieś bąbelki, widzę kolorowe światełka, jakichś przystojniaków tutaj, proszę bardzo. W ramach rekompensaty dla naszych super partnerów biznesowych postanowiliśmy wspomóc ich w procesie oczyszczenia. Dziękujemy za takie wsparcie wiedzy. Grzesie, ale ty po całym dniu też mógłbyś tam wskoczyć. Ja też tam wskoczę, na pewno dzisiaj zobaczycie mnie w środku. Godzina 22, już drugi dzień eventu czwartego Take Profit Crypto Crew. Powoli kończymy. Nie kończymy jeszcze, ponieważ cały czas jesteśmy w jacuzzi, cały czas jesteśmy na leżaczkach, ale dziękujemy za dzisiejszy dzień, za obecność, dziękujemy wszystkim, którzy występowali na scenie, wszystkim prelegentom i widzimy się jutro. Jutro znowu, od rana, po pysznym śniadaniu, wracamy do sali, tam będziemy się uczyli tradingu. Z nikim innym jak znowu z Kamilem, będzie ekipa z NFT. Bądźcie z nami. Dziękuję, dobrej nocy.
już trzeci dzień naszego czwartego eventu Take Profit Crypto Crew. Dzisiaj spotykamy się, mamy również wykłady, również sesje edukacyjne, no i później niestety powoli musimy się żegnać. Także zapraszam na salę, zobaczcie, co mamy dzisiaj dla Was. Ale Ty ćwiczyłaś rok, żeby osiągnąć swój jakiś tam cel. To dlaczego niektórzy myślą, że przyjdą tu, zdobędą się tego grala, nic nie będą musieli robić i tak dalej, bo ja dam sygnał Kamil, da sygnał Paula, da sygnał... ...na tym samym systemie, czyli na blockchainie, jak kryptowaluty, okay? Jest to coś, nie musi to być obrazek, może to być utwór, może to być dźwięk, może to być wideo. W sumie pokazałem Wam, że jednak nie jest też tak kolorowo, tak? Bo wchodzicie na YouTube, wchodzicie, wpisujecie graj, żeby zarabiać. Chodźcie, chodźcie panowie, teraz chwila dla nas. Po jednej. Czekaj, rób jedno. Mamy kamerę live, no. Nam się przerwa kończy, a my tu wywiady mamy jeszcze. Szybko te fotki i lecimy, no. Tak prowadziliście tą prezentację, że angażowaliście bardzo dużo osób. Okazało się, że ciągle jest jeszcze sporo do nauczenia w tym sektorze NFT, prawda? Czy były pytania, na które nawet Wy nie znaliście odpowiedzi? No oczywiście, że tak. Jak wspomniałem na prezentacji, rynek NFT to jest dziki zachód, więc my też nie jesteśmy alfą i omegą, żeby wiedzieć wszystko. Jakby tak było, no to, byłoby coś dziwnego i by śmierdziało, nie? Co do samej prezentacji, myślę, że były w ogóle, słuchajcie, mega emocje. Dostaliśmy naprawdę brawa, także chciałem wszystkim podziękować teraz. Jak będziecie to oglądać, słuchajcie, jesteśmy Wam mega wdzięczni za te brawa, za owacje. Staraliśmy się jak mogliśmy, razem z Omenem. Będziemy prowadzić dla Was coraz lepsze zoomy we wtorki, żeby poziom był coraz wyższy. Według mnie już jest stosunkowo fajny, ale słuchajcie, jeszcze nie doszliśmy na szczyt. Gdzie możemy Was zobaczyć? We wtorki o której godzinie? 18. 18.00. Oczywiście też prosimy o zapraszanie innych osób, te, które nie są w Take Profit, bo będziemy robili po prostu pokoje otwarte, że tak powiem. Także jak macie kogoś, kto się w ogóle interesuje krypto, a nie chce wejść w trading, tylko chce zobaczyć naszą, że tak powiem, dziką przygodę i NFT-ki, Metaverse i tak dalej, no to zapraszamy, bo być może będzie to Wasz przyszły referat. Dokładnie, nie musicie się, słuchajcie, stresować, możecie zaprosić znajomych. Ja wiem, że u nas większość jest robiona dla społeczności, ale myślę, że na te zoomy we wtorki możemy delikatnie przymknąć oko. Tak, też tak myślę, dlatego widzicie, mamy okazję, Damian Wałek, Krystian Przebierała, dziękuję bardzo panowie. Trzymajcie się, PCL. Pozdro. Słuchajcie, czy przed chwilą byliście też uczestnikami tego wykładu, który tam miał miejsce na sali? Tak, byliśmy. Tak. Super. Czy sektor NFT jest dla Was czymś nowym? To znaczy wszystkie zoomy, które były w Take Profit, bierzemy w nich udział, ale to dla nas jest nowy temat, ale fajnie się w tym rozwijać i zyskać nowe wartości z tych zoomów. Rewelacja, czyli dobrze rozumiem, że te wszystkie zoomy, które już Krystian prowadził, Omen prowadził, prawda? I Maksymilian, tak, w nich już uczestniczyliście, tak? Rewelacja. To powiedzcie mi proszę, kiedy te zoomy się odbywają? Przypomnijcie, pamiętacie jaka to jest data? Wtorki o 18. Dokładnie, wtorki o 18. A dajcie mi jeszcze znać, no bo dzisiaj była ta możliwość, że widzieliście chłopaków na żywo, widzieliście ich na scenie. Nawet tutaj uchylimy rąbka tajemnicy i powiemy, że po prezentacji, jak pojawiły się pytania od publiczności, panowie na żywo zaczęli odpowiadać na żywym rynku. Czy taka forma zdobywania wiedzy podoba Wam się? Czy jest to coś nowego, coś innego niż siedzenie przed komputerem przy zoomie? Jest dużo lepsze, dużo więcej wartości i ten connection jest jednak bardzo ważny. Daje mega motywację i energię. Super. Czuć tą energię, panowie zrobili świetną robotę, dlatego jeszcze raz dziękujemy. Sektor NFT, świetna praca. I co, wracamy na salę na dalsze wykłady, tak? Lecimy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Co zrobisz, żeby pewniejszy u siebie? Co trzeba zrobić, żeby poczucie własnej wartości było do naszej koleżanki? Ja mówię, tak naprawdę nie wiem. Nie wiemy, co, czemu.
Właśnie kończymy czwarty event Take Profit Crypto Crew. Udało mi się jeszcze złapać jednego z ostatnich uczestników. Przedstawisz nam się, proszę? Bartłomiej Tarnowski. Cześć Bartek. Powiedz mi, skąd do nas przyjechałeś? No tutaj rodowicie z Wrocławia. Czyli daleko nie miałeś i jak tutaj te dni wpłynęły na nie wiem, na twoje samopoczucie, na twoją energię, na twoją wiedzę? Wiesz co, powiem ci, bardzo motywująco. Generalnie w samym projekcie Take Profit Crypto Crew siedzę od dosyć krótkiego czasu, tak? Od zaledwie 3 tygodni, tak? Więc to jest mój pierwszy miesiąc. Franka obserwuję i Paulę od dłuższego czasu. Natomiast średnio byłem przekonany, tak? Bo ja jestem taki, że jak coś nie jest sprawdzone, to sam w to nie wejdę. No wiecie, dużo ludzi takich jest, nie? No ale coś tam we mnie w końcu się przełamało, no i się zdecydowałem, nie? Postanowiłem przyjechać tutaj na ten event przez was organizowany i powiem wam naprawdę puf, głowa pełna myśli, ale takich pozytywnych. I jak ktoś jest niezdecydowany albo zastanawia się nad tym, to naprawdę pomyślcie jeszcze chwilę, ale przyjedźcie na następny event, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Dokładnie. Ta energia, ta cała atmosfera, te wszystkie osoby, które tutaj są, no tego by nie było bez widowni, bez tych ludzi, bez osób, które chcą się więcej czegoś dowiedzieć, które chcą w tym wszystkim uczestniczyć. Tak. Widzicie, Bartek, 3 tygodnie jest tutaj i już jest na evencie. I rozumiem, że na początku pewnie też byłeś taki nie do końca pewien, czy to może jest dla ciebie, może tu jesteś za krótko, może nie ten event. To powiesz jeszcze kilka słów do osób, które dopiero co zaczynają i też się zastanawiają, czy one powinny jechać na event, nie wiem, jak są dzień, dwa, tydzień, dwa tygodnie. Dasz jeszcze tutaj jakieś swoje słowo dla nich? Oczywiście tak. Jestem zdania, że nie ma złego momentu i nie ma co się w ogóle bać i wstydzić jakichś takich ruchów naprzód, tak, żeby się rozwinąć. Gdyby nie to, że padł mi telefon autentycznie, to pokazałbym wam, jak generalnie kreowała się lista moich trade'ów na przestrzeni tych ostatnich 3 tygodni od pierwszego dnia, nie? Na koncie demo. Poklikać coś sobie, pobawić się tym po prostu super i tutaj poznać tych ludzi na auli, na sali w tym hotelu Haston, gdzie jesteśmy. Naprawdę super sprawa. Wspomniałeś tutaj o koncie demo. Możemy kontynuować ten temat. Jesteś 3 tygodnie. Tak, tylko mam padnięty telefon, więc ci go nie pokażę. Spoko. To wyjaśnijmy po prostu tutaj dla naszych widzów, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że osoby, które tutaj wstępują, one nie muszą inwestować kasy na granie, prawda? Tak. Nie muszą inwestować swoich własnych pieniędzy, żeby grać. Czyli tak jak ty, jesteś tu 3 tygodnie i wszystkie na początku transakcje podejmujesz gdzie? No na koncie demo. I to tylko ty robisz, czy większość tak robi? Jak to jest? Zaleca się, Take Profit Crypto Crew tak działa, zalecają, żeby jednak na początku nie inwestować swoich pieniędzy, bo ryzyko po prostu straty jest spore. Trzeba się nauczyć nim zarządzać, podejmować decyzję, jakim procentem konta chcemy grać, ponieważ to już takie przemyślane ruchy po prostu trzeba robić. Więc na początku gramy na koncie demo. Uczymy się inwestować, uczymy się pomnażać stopniowo, tak, małymi kroczkami te nasze fundusze, a dopiero później, jak już uznamy, że ten procent dla nas jest zadowalających, tak, bo przede wszystkim to dla nas musi być zadowalające, a nie, przepraszam, dla ciebie. Wtedy możemy podjąć decyzję, żeby zacząć grać, inwestować prawdziwe pieniądze.
Super, stary, super, bo mówię, do mnie trafiają pytania, osoby się pytają, jak to robić, ile stracą, nie stracą, a tutaj teraz twoje świadectwo pokazało, że to nie jest tak, że się traci, nie jest tak, że my chcemy, żeby ktoś grał na realnym koncie. My chcemy tego, żebyście się nauczyli, żebyście zrozumieli i później tą wiedzę, te umiejętności wykorzystali na koncie live. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki również. Wszystkiego dobrego. Kochani, z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym, którzy byli i uczestniczyli w czwartym evencie Take Profit Crypto Crew. Widzimy się na kolejnym. Can't get any harder. Fighting for our lives. Something's in the water. Afraid we won't survive. I love the taste.